przygotujesz? Znajdę. Nie nagrywasz? Ciebie. No. Ale nie wiem, jestem dzisiaj wkurzony, ale ładny zachód, wschód słońca. Jestem dzisiaj wkurzony, bo zgubiłem klucz od naszego pokoju. I w sumie łatwo... Jezus, jak ładnie, no nie mogę. Dobra, teraz będzie mi łatwiej kręcić, bo oddałem winogrona. I w sumie tam no kij z tym, że go zgubiłem, bo łatwo to będzie odkręcić. Ale jestem, kurczę, tak nieosadzony jakoś w teraźniejszości, że... jakby nie pamiętam momentu od zakluczenia drzwi do jakby przejścia tej trasy, którą z nim szedłem, bo myślałem po prostu o czymś innym. Muszę nad tym jakoś zacząć pracować. O wow, ale oświetlenie mojej twarzy. Niespodziewanie dzisiaj skończyliśmy pracę wcześniej z powodu ulewnej burzy. Zaczęły pioruny strzelać, a podobno te winorośla są usadowione na takich metalowych drutach, więc bardzo przyciągają pioruny. Więc jest bardzo niebezpiecznie w trakcie burzy. Moja kolej robienia obiadu. Będę robił hamburgery i fryty do tego. Lewendura, nie mam pojęcia. Olej z kukurydzy, sól, cukier, plantas aromaticas, nie wiem co to, ale nie wiem. Ma bardzo dobry skład. Może innym razem. Brakuje markera Pere. No. Znaku jakości. To inna firma jakaś. Eco Plus. Postanowiliśmy sobie dzisiaj zrobić dzień fast foodów. Ja będę jadł pizzę. Chcę kupić jakąś pizzę. A Eliza zupkę chińską. Czego nieświadoma. Nie kupimy tej pizzy, Eliza. Nie będziemy tego jeść. Już zadecydowałam. Elis postawiła na swoim i bierzemy najpodlejszą pizzę, jaka była.
chusteczki. Jakie dobra. Takie miękkie w środku. To no. Nie do wiary, gdzie dziś jesteśmy. Leclerc, juhu. Już dźgam tym sklepem. Byliśmy tu wczoraj. Lisa wyszła na plażę do Leclerca. No wiecie. Nie przemyśleliśmy wczoraj zakupów i dzisiaj trzeba było wrócić do Leclerca. Mamy jutro w planie robić pancake'i na śniadanie. Niedzielka, wrześniowa niedzielka. Tutaj jeszcze jest upał we Francji, w Polsce podobno już jest trochę chłodniej. Wczoraj w ogóle była tutaj taka mała imprezka. Tutaj w sumie co sobotę są takie imprezy. Jakoś nie lubię zbyt bardzo takich dużych imprez, raczej wolę takie imprezy w kameralnym gronie, żeby pogadać z bliskimi znajomymi. Nie jakieś takie mega, mega duże, ale wczoraj akurat sobie uczestniczyłem, sobie zrobiliśmy karaoke, no było całkiem miło. Dzisiaj na śniadanko zrobiłem pancakes. Ja uwielbiam robić naleśniki. I tutaj sobie zrobiliśmy wspólne nasze rodzinne śniadanko. Rodzinne, bo po prostu jesteśmy bardzo życi tutaj ze sobą, z ludźmi z pokoju i te nasze wspólne posiłki mają taką bardzo rodzinną atmosferę. Jestem trochę zmęczony po wczorajszym wieczorze i po całym tygodniu pracy, więc dzisiaj w sumie pewnie przeleżę dosłownie cały dzień. A w ogóle podjąłem decyzję, że już za tydzień wracam. 10 będę chyba kupował, 10 będę kupował bilet. Więc już przyszły weekend będę w Polsce. Wow, to będzie dziwne. Ostatnio na różnych polach, na które chodziliśmy, zbierałem sobie różne polne kwiatki. A za ciasto to dla mnie. Boże, moje kolana. Najbardziej od pracy mnie bolą kolana. Wracając do moich kwiatków, mam taki. To było z jak byliśmy z Elizą na tym kempingu. Jeszcze dwa takie. To jest mój faworyt. Jeszcze mam taki, ale nie pamiętam skąd. To są generalnie z pól winogron, ale nie wiem gdzie. No i mój plan co do nich jest taki, że spróbuję z takich suszonych kwiatów sobie zrobić taki wielki plakat na ścianę.
W sensie do mieszkania bym chciał na wielkiej kartce, na wielkim bloku jakimś, nie wiem jakie są duże, A1. Chciałbym przyklejać właśnie takie kwiatki i je popodpisywać, skąd one są, z jakiego miejsca świata. Ten projekt będzie dość długi, gdyż chciałbym zgromadzić tam takie roślinki z przeróżnych stron świata. Zobaczymy, czy mi się nie znudzi. Jakoś szybciej. Kawał spalonego mięsa.